Serdecznie na moim kanale. Mam na imię Anna i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. Porozmawiajmy Wam dzisiaj troszeczkę o dzierganiu. Mam nadzieję, że lato minęło Wam przyjemnie. Postanowiłam, że owszem, będą filmiki, jak dziergać czapkę, jak dziergać sweterek i różne wzory i tak dalej, ale chciałam dzisiaj troszeczkę Was zaskoczyć zupełnie czymś, co mnie zainspirowało, podzielić się właśnie takimi moimi uwagami. Otóż odwieczne pytanie, czy warto dziergać, czy nie warto? No, usłyszałam kiedyś takie stwierdzenie, czy był ktoś mnie zapytał i czy mogę sobie samemu w sumie odpowiedzieć, czy się opłacało? No nie, ale czy było warto? I tutaj możecie się odpowiedzieć, bo często właśnie opłacalność danej rzeczy, a to, co się zyskuje, czy wartość tej rzeczy, czy było warto, to jest naprawdę zupełnie inna kwestia odnośnie tego. Czasami właśnie kupujemy włóczkę. Włóczki wcale nie są drogie. No powiedzmy na czapkę. Ja sobie kupiłam na czapkę włóczkę kiedyś. Taką 50 zł za motek. Na czapkę wchodziły dwa motki. No to jest 100. Dodatkowo trzeba ją udziergać. No więc powiedzmy, że dziergam 10 godzin, bo tam chyba średnie krajowe jest 20 czy tam 3 zł brutto, no powiedzmy 20 zł, nie będziemy się aż tak rozrabniać. Czyli przy 10 godzinach to jest 200 zł plus włóczka to jest 300 zł. No i w tym momencie, czy się opłacało? No nie, ale czy było warto? No właśnie, to jest to, no dla mnie było, bo ja się odprężyłam. Ja miałam coś, co jest specjalnie dla mnie, z takiej, jaki chciałam, z fasonie, kolorze, materiale, wobec czego myślę, że to czasami nie da się przeliczyć pewnych rzeczy na sprawy finansowe, a na takie sprawy zupełnie niefinansowe, odczucia, samopoczucie, komfort i odprężenie, tak, i relacji zupełnie inne. Nie? I właśnie a propos tego, kiedyś otrzymałam, zakupiłam włóczkę i otrzymałam do niej zupełnie gratis dwa katalogi. Oczywiście to nie jest żadna reklama ani tej firmy, ani nic, chociaż firma jest fajna i dziergam z jej wełenek, włóczek sporo wyrobu, bardzo lubię, ale to nie dlatego. Też nie dlatego, że jakoś tam te katalogi były jakieś takie wow i tam nie rzucił mi na kolana. To, co zainspirowało mnie do nakręcenia tego filmiku, to data tego katalogu. Oczywiście na pewno dali go na zasadzie, że leżał gdzieś tam, ten po prostu taki masz, ale data jest naprawdę zaskakująca, zobaczcie. 2002-2003. No i wiecie, no o co ci kobieto chodzi? No właśnie, i tak przeglądając to, jeszcze mam drugi, że wam pokażę, zaczęłam się właśnie zastanawiać właśnie z tą, czy było warto i tak dalej, bo naprawdę nasze udzierki mogą przeleżeć w szafie albo poczekać 20 lat. Tak? Bo mamy 2023, kiedy ja kręcę ten filmik. Wobec czego 20 lat i być tak samo modne i tak samo fajne. Właśnie. I to jest naprawdę fajne. Także nasze udzierki, nasze wyroby i te dzierganie tych właśnie prawych i lewych oczek przysłowiowych daje takie super właśnie sweterki, czapki, wszelkie no cuda, cuda, wianki, które są ponadczasowe. No co tu dużo mówić, te wszystkie wzory tak naprawdę już kiedyś były. Wszystkie inspiracje, wszystkie to połączenia, kolorystyka, wobec czego naprawdę, no jeżeli mam w tym momencie jakieś takie wahania, ojejku, no w sklepie jest jakiś tam ten, ale tutaj jak sobie wycierkamy,
pomyślimy, że to naprawdę jest tak ponadczasowe, że będzie świetne praktycznie w każdej, czyli jesieni, czyli jeżeli teraz wycierkamy na jesień ten na przykład swaterek, to on najprawdopodobniej na przyszłą 120 lat będzie tak samo po prostu modny, tak samo będzie atrakcyjny. No i zobaczcie tutaj, przejrzymy sobie razem ten katalog, jak to właśnie jest z tymi właśnie połączeniami kolorów, z tymi oczkami prawymi, lewymi, z tymi naszymi wyrobami, że one naprawdę są ponadczasowe. Tutaj mamy właśnie te połączenie, to jest właśnie sezon zimowy, także grubsze swaterki. No i faktycznie, no, połączenie właśnie niebieskiego i brązu bardzo często przewija się w modzie. I jakby zainspirowali się tym, tą kolorystyką, jak najbardziej może być teraz. No, taki hicior tej tutaj jest, zaraz wam pokażę, taki zupełnie z piustropu. O, to jest na przykład ten sweterek tutaj, tak? To jest, no on po prostu, ten wzór, i że tak powiem, no prawie, zobaczcie, praktycznie ja mam coś podobnego, prawie no troszeczkę inny jest tutaj, oczywiście jest na kanale ten tutaj, co mam na sobie wzór krok po kroku przedstawiony, ale jeżeli chodzi o właśnie ten schemat, że boki są tutaj w prążki, tak, moje tutaj, zobaczcie, też są w prążki, nie? No rękaw tutaj jest prosty, no a stójka, z czego no taki, że tak powiem, must have w naszej szafie, zupełnie prosty, standardowy, modny w każdym sezonie, tak? Ten obok też, no praktycznie, zobaczcie, nie wiem, czy to fajnie widać, tak, zobaczcie, praktycznie, no co, wzór prawy i lewy, czy wzór sięgaczowy, tylko po skosie, z czego naprawdę prościutki wzór, ponadczasowy i bardzo często spotykany, prawda, teraz w naszą, no tutaj jest na przykład taki golfik, gdzie jest właśnie łączenie wzorów, kilku wzorów, bardzo często też spotykane w sweterkach, w tych, no, jeżeli chodzi o wzory, ciągle nieodzowny wzór warkocza, grubszy, chudszy, po prostu skręcony w tamtą, no ale niemniej jednak dzierganie w 2002, no był po prostu taki sam, nie? No zobaczcie, tu warkocz, nie? Później tutaj oczka prawe, lewe, nie? Golfik w ściągaczu, także tutaj mamy rąby, też z oczek w sumie prawych, lewych, no naprawdę, co modne było wtedy, no jakbym wam nie pokazała daty, to byście powiedziała, że to jest taki najnowszy katalog, czy coś, no naprawdę, to jest wręcz zaskakujące, tak, że tak może być ponadczasowe dana rzecz, tak. Zresztą my jak coś ściergamy, myślę, to jednak więcej przemyślujemy na temat, jaka to jest włóczka, jaki kolor, tak, fason, niż jak biegniemy do sklepu i coś kupujemy, bo no, ja jestem też kobietą, też często w sklepie goszczę i mówię, a to mi się podoba, dobra, biorę, tam ceny naprawdę nieraz są atrakcyjne i w tym momencie już na przykład za chwilę jest niemodne, albo coś tam się zmienia, albo o nie, tamten jest fajniejszy, nie, no bo tamten ma powiedzmy dwa warkocze, a nie jeden, nie? A jak już dziergam, to ja już się więcej zastanowię nad tym, jaka to jest wyłuczka, jaki to jest fason, no bo jak ja mam się tak narobić, to jest mi no, łatwiej później z takich dobrych włóczek i z takich ponadczasowych fasonów mieć wyrób i po prostu być bardziej zadowolona. No ale mówię, no tutaj na przykład ten, no zobaczcie, ten bliźniak tutaj, o tam.
No, praktycznie, no zobaczcie, no teraz idealny, prawda, ściek ściągaczowy, idealny, no a co, nie są modne takie właśnie, taka szachownica, no przecież jest jak najbardziej modna, golfik, no po prostu wypisz, wymaluj, najnowsza moda, ucierk, super, nie? Tu jest sweterek na przykład, nie wiem, czy to widać, dzierkana od boku, czyli zaczynamy tutaj i idziemy w tą stronę, to widać. I w tym momencie co jest na nim? No oczywiście też jest warkocz, tak, tylko jest szerszy rozstaw, więc on tak nie wygląda jak warkocz, tutaj na rękawie jest jakby bardziej rozstawniejszy, więc też jest warkocz, tak, tutaj znowu jest... co mniejszą ilość rzędów jest przykładane, później co większą, aż praktycznie do zaniku, nie? Świetny efekt, super pomysł. 2002 rok, nie? Mamy 2023, 20 lat różnicy, no ale to jakby, no, no nadal jest zupełnie jakby wypisz, wymaluj, modne, inspirujące, ciekawe, nie? Także naprawdę, naprawdę, no, jestem po prostu w totalnym czasami szoku. A to już po prostu nie jest standardowe, tak? W dekolt, w serek, warkocze, nie? To jest nieodzowny must have praktycznie każdej szafy. Każda dobra marka ma taki sweterek w szpic, tak? W te warkocze. I tutaj są też prawe, lewe oczka z ściegu ściągaczowym, tak, także albo większe, szersze, albo węższe warkoczyki, no ale jak najbardziej to jest no, taki ponadczasowy sweterek jak nic, nie? To jest, obok jest ten granatowy tutaj, no to jest ściek jerseyowy, na dole, na górze ściek ściągaczowy, to jakoś, jak to ma mały biust, super się sprawdza, no bo wiadomo, tutaj on, widzicie, nie wiem, czy to widać, robi troszeczkę u góry właśnie, poszerza, tak, taką różnicę właśnie między tymi dwoma ściegami, no ale też, nie, oczka prawe, oczka lewe, różna kombinacja, no i jest już też coś nowego, nie. Tutaj jest taki w sumie też sweterek, który no może akurat nie jest ponadczasowy i może nie jest modny. W sumie to nie wiem, nie też. No wiecie, czy coś jest modne, czy nie modne, to my tego nie musimy dziergać, a nie nosić, ani w ogóle się tym interesować. Nie, to już jest inna kwestia, tylko tak chciałam do tego podejść też właśnie od strony, że coś jest akurat w sklepie, czy coś jest trendy, czy coś akurat z czego to chyba niekoniecznie. Bo tutaj widzicie, jest czarny i tutaj rozwiera się, ale czemu nie, żeby sobie wydziergać, były takie, często wracała taka moda, czy w różnych, nie tylko w dzieninach, ale też w tkaninach, taki fason tego odcięcia, także no widzicie, no jest i takie, a taki w sumie... A tutaj jest jeszcze na przykład kamizelka standardowo. To jest moja córka, ona nosi, moja córka ma 19 lat. Jak najbardziej coś takiego nosi teraz, nie? Także golfik, jeden warkocz po środku, bezrękawnik, kamizelka bezrękawnik z golfem. No, po prostu tak, taka ponadczasowa dzianina, więc no naprawdę, ale mam też jeszcze drugi, który chcę Wam pokazać po prostu z takiej, bo to jest coś po prostu takiego innego. To akurat jest wszystko z bawełny, wszystkie udziergi akurat tej firmy, ale no też, no po prostu, tak, dekolt, serek, standardowy sweterek, tak, oczka prawe, różne kolory i jest wyrób. Jeden jest po prostu, mówię, no nie, no po prostu, no to już jest taki hiciar, moim zdaniem, taki ponadczasowości.
totalny, zobaczcie, tak? Standardowy kardigan rozpinany. Tu jest kołnierzyk prosty, troszkę dłuższy. Do tego wydzierkany jest pasek w innym kolorze i kawałek tutaj właśnie kołnierzyka jest w innym kolorze, biała bawełna. No, no naprawdę powiem, no on po prostu jakby nie ma daty, tak? Jest to, będzie w każdym jakby okresie po prostu, jak piszemy tutaj datę 2019, 2002, 2022, która tam chcecie, 2010, to on po prostu jakby będzie, tak? W każdym po prostu jakby roku, w każdym momencie jest, to jest taki też kolejny must have, nie? Kardigan rozpinany, prosty, ponadczasowy. Ucyrkano, że no naprawdę, no powiem wam, że same oczka prawe, tutaj ten pasek jest tylko ściągaczowy, no ale jest ucyrkano w ten sposób, więc wychodzą pasy, tak, więc no i mówię, no kurczę, mówię, jak zacząłem, to mówię, no nie, muszę wam pokazać, podzielić się, bo to po prostu jest też niesamowite, zwłaszcza że akurat no, to jest coś, co jest w bardzo dobrym papierze, fajne jest też zdjęcia. No ale mówię, to też jest też fajne, jeżeli chodzi o inspirację, no i jeżeli chodzi o tym, że ja tam mówiłam kiedyś, że tam są specjalnie ustawione te modelki do zdjęcia i tak dalej, ale tutaj niektóre te wyroby, no to na każdy będzie, tutaj jest też taki, na każdej sylwetce będzie dobry, tak? Standardowy ściek ściągaczowy, też jest dekolt serek, tutaj chyba jest kilka zapięć i kołnierz, tak? Nie wiem, czy to widać, nie fokusują, widać? No, także no, no co, no po prostu do wydziergania i do noszenia praktycznie w tym, jeżeli wydziergamy to w bawełnie, no to będzie okres letni, jeżeli wydziergamy to w merino, to będzie okres jesienny, tak? To jest takie, no... No powiem, że one zresztą chyba nawet teraz w sklepach znowu jest właśnie, to jest jakby niezmordowany wzór ściągaczowy, który ciągle wraca w dzianinach, w modzie, po prostu taki, no nie wiem w sumie, czy się śmiać, czy płakać z radości. No ja takie, no naprawdę, no to jest no coś, co fajne. Fajnie zobaczyć w takim katalogu starym i fajnie zobaczyć teraz w sklepie, nie? I to też jest kolejny sweterek rozpinany. No i co? No i oczywiście małe, znaczy wąskie warkocze, które robią nam ozdoby sweterka. Co jest pomiędzy nimi? Pomiędzy nimi są oczka lewe. No i później ściek ściągaczowy, nie wiem, to widać, czy nie fokusuje, zapinany na guziki, dekolt serek. No po prostu, jak to oglądam, też mi się buzia sama śmieje, nie? Że tak po prostu jest to, to nasze dzierganie jest takie, z jednej strony czarodziejskie, no bo zobaczcie, mamy oczka prawe, mamy oczka lewe i z tego powstają różne wzory, zupełnie takie... Czasami mówię, o matko, jak to zrobić? A to po prostu są zwykłe oczka lewe lub prawe, a jednocześnie tak ponadczasowe, że no, tylko się cieszyć, że ta moda to ciągle wraca. Mi się wydaje, że właśnie w cieninach ona chyba jakby bardziej jest taka spokojna, nie taka szaleńcza niż jak w tkaninach, tak? Bo przy szyciu jakichś sukienek to widać jednak spore różnice takie już, no że faktycznie na przykład ktoś tam ma sukienkę niemodną, no oczywiście moda wraca, tak? Czy za chwilę te niemodne znowu staje się modne, no ale przy wydzierganiu swetra to raczej nikt tak nie powie, że a coś niemodny masz ten swet, czy coś nie. On jest taki bardziej ponadczasowy niż przy uszyciu jakiejś sukienki, gdzie ktoś może za chwilę
że ktoś może za chwilę powiedzieć, że ona na przykład jest niemodna. Nie wiem. Ja nie mówię tutaj, że macie się trzymać mody, nie, tylko mówię właśnie o tym, że oglądałem sobie tutaj razem ten katalog. Ten jest chyba też dość stary. Akurat nie mogłam nigdzie znaleźć, ale szukałam też na ich stronie i te najnowsze są troszeczkę bardziej szalone. Czy szalone wzory są faktycznie takie odpowiednie aż dla nas i do naszych sylwetek, do tego, co robimy, w czym na przykład, co wykonujemy, bo przecież jak wydziergamy sobie dany wyrób, to przecież coś jest, gdzieś w nim idziemy, czy do pracy, do znajomych, czy w domu, czy zupełnie jakieś tam inne miejsca. No i to też musi być adekwatny ten wyrób do tego, jak się w nim czujemy, do tego, co robimy, tak? No więc mówię, no to są tak ponadczasowe te nasze udziergi, te nasze sweterki. No i ja też chciałabym właśnie na kanale, żeby był prosty, tak? Żeby po prostu dziewczyny, jak piszą mi w komentarzach, no fajny wzór, ładny, właśnie tak się zastanawiałam. Pozdrawiam panią, mam nadzieję, że wydzierga tą czapkę. Że chciałabym ten wzór, właśnie zastanawiałam się, bo widziałam ten wzór, chciałabym go wydziergać, no ale jednak chyba jest to trudny, nie, na tą czapkę, także nie. Filmiki nie są do oglądania tylko, ale chcę, żeby było proste, żeby to też właśnie i ponadczasowe, także żebyście każdy najtrudniejszy wzór, żeby to jakoś tam wytłumaczyć i zobaczcie, jak ponadczasowe mogą być te wyroby, także jak już odważycie się i wydziergacie, to możecie sobie później nosić, nikt wam nie powie, że jest niemodne, czy tam, że nie jest jakieś, że nie powinno się, czy używać, bo się coś tam źle wygląda, czy tam, no taki jest mój cel właśnie, że ten kanał był jak najfajniej i jak najprościej, tak? No nie zawsze się da jak najprościej, no ale po prostu ten, to jest takie też częsta dzianinka, nie tak standardowa, kopertowe to jest założenie, no i oczywiście co udzierg z boku, od boku idzie nasza dzianinka, tak? No oczywiście oczka prawe, lewe i tutaj chyba ryżowe, ale nie chcę was skłamać, musiałabym się bardziej przyjrzeć. Prawda, że często spotykane i prawda, że no, taki do wydziergania. Czy jest coś tutaj takiego, o no ten jeszcze, o jajko, no po prostu zobaczcie, no co. Widzicie, co ja wam tak pokazuję, na pewno sobie coś tutaj wybierzecie z tego katalogu i jeszcze mi każecie, żebym to wydziergała z wami. No być może, czemu nie, możemy się czymś zainspirować, więc ponadczasowe wzory są najlepsze. No tak, nie, standardowy kardigan krótszy, też oczka prawe, lewe, ściek ściągaczowy, must have, obecnie króluje znowu na salonach, czyli w sklepach, tak? Albo z czego też można sobie coś takiego wydziergać, nie? No właśnie tak się zastanawiam nad takim wydziergiem, chociaż teraz ja dziergam sweterek z ozdobnymi rękawami i tutaj będzie, myślę, że płaski, znaczy prosty jerseyowy wzór, wobec czego też będzie na kanale, myślę, że go wrzucę na kanał. No ale ten też taki, kurczę, prosty, no ale aż wstyd mi jest z drugiej strony wrzucać taki prosty ściek, tak? Prawe, lewe, no powiecie, no co ty tu mówisz? No wiadomo, że prawe, lewe, nie, co tutaj nie ma co nad czym kręcić filmiku, nie? No ale no najpiękniejszy, prosty, najpiękniejszy, nie? Uniwersalny, ponadczasowy, no. Jest kolejny, tak? Prawe oczka, jakby ten, no to jest typowo letni, no co, dodanie kolorów tylko, tak? Paseczki, nie, dodanie kieszonki. Jest, nie, nie powiecie mi, może się kolorystyka zmienić, może coś, no ale nie powiecie mi, że tego nie ma w sklepach, czy tego, czy że możecie to konkretnie mi sobie, tak, to jest sweterek, wiecie, lata 60 albo tam lata 80, koniec, kropka, to już jest niemodne, czy tam nie ten, nie, no po prostu, no naprawdę, chyba można przypisać do każdych
nie każdego sezonu, bez czego no to jest to. Czy jest coś w tym, co ja bym uważała w tym katalogu, że jest na przykład niemodne? Chyba nie ma. Chyba, no naprawdę, bo pokazało wam wszystko tutaj też, nie? Standardowe. Co tu są? Tu są oczka, znaczy tu akurat oczka też prawe, lewe, ale akurat na lewej stronie, prosty. I jeden tylko szlaczek wzoru, tak? No więc nic takiego, co ten. Teraz w gazetach, chociaż nie wiem, czy macie ochotę, czy wam podoba się filmik taki z pokazywaniem gazety. Mógłbym na przykład jakieś też najnowsze gazety. Tam nieraz są te wzory i tak. Jakieś takie czasami wymyślone i faktycznie, powiedzmy, te modelki na zdjęciach wyglądają fajnie, no ale jak się tak przyjrzysz i tak przemyślisz i rozłożysz ten wzór i ten model tego udzierku i przeliczysz te ilość oczek i ilość wełny, czy tam włóczki, która idzie na ten konkretny wybór, to możesz się zdziwić, że on naprawdę na tej modelce wygląda fajnie, ale czy on fajny jest w rzeczywistości, no to... Zostawiam po prostu do wypróbowania swojego, nie? Chociaż ja też cierpiam jak najbardziej z tych gazet. To mówię, no po prostu chyba też chcemy jakby coraz więcej, coraz fajniejszych, coraz dziwniejszych wzorów, no ale właśnie taki prosty, naprawdę prosty, ponadczasowy. Jak już mamy sobie coś wydziergać, mamy się tak napracować, nie? Wiecie, nakupić te włóczki, później godzinami siedzieć, nie? I coś tam zrobić, no to chcemy, żeby po prostu to było, żeby długo nam służyło też, nie? No i żeby po prostu było takie jakby cały czas adekwatnie w modzie. No nie, myślę, że te wszystkie właśnie tutaj wam pokazywałam. Już się zgubiłam, czy wam pokazywałam, nie wiem, czy to jest kolejny na mnóstwo po prostu dekort w serek i że no naprawdę powiem wam, że to jest taki i tutaj na zakończenie w pięknym różu, bo to na lato, z krótkim rękawkiem, oczywiście ściek ściągaczowy, później ściek jerseyowy, dekolt w serek, prosty rękawek, ponadczasowy wzór i także tym akcentem tego, że udzierki są ponadczasowe, że myślę, że na to pytanie, czy było warto, to powiecie tak, było warto, czy się opłacało, to jest taka kwestia, wiecie, sporna. Kupując daną włóczkę, wiemy dokładnie, teoretycznie wiemy dokładnie, co chcemy i kupujemy tą, która będzie nam pasować, z takim składem, jak będzie nam pasować i to dopasowujemy właśnie do siebie. Często właśnie są to bardzo dobrej jakości włóczki. Oczywiście są droższe, o wiele lepszych jakości niż udzierki czy swaterki, które są dostępne w sprzedaży w sklepach. Wobec czego przydziergamy się, odprężamy, po prostu jak nie dołączamy mój kanał i tam dobra, Aśka, mówisz jak mamy robić, po prostu i dziergamy proste wyroby, które będą nam służyć lata i po prostu cieszymy się nimi. Także tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. I do życzę wam miłego dziergania, a będziemy dziergać na kanale w przyszłym tygodniu. Pokażę nowy wzór, bardzo, bardzo prosty, który nada się i na czapkę, i na szalik, i na getr, i na sweterki. Właśnie taki naprawdę no, troszeczkę przypominający ściek ciągaczowy. Oczywiście oczka prawe i lewe w nim będą tylko. I przeprowadzę krok po kroku, jak dziergać tym wzorem czapkę. Także zapraszam do kolejnych filmików. No i życzę wam miłego dziergania. Do zobaczenia.